Dzisiaj w nieco innej odsłonie testujemy nowe narzędzie do webinarów. Pozwólcie, że na początek sprawdzimy, czy wszystko działa. Dajcie proszę znać na czacie, czy mnie widzicie, czy mnie słyszycie i przede wszystkim, czy widzicie główną naszą dzisiejszą prezentację. Ja sekundkę tylko sprawdzę. Widzę, że tak. Kamyk pozdrawia. Dzięki, też pozdrawiam. Dzisiaj mam nadzieję trochę szybciej mi to wszystko pójdzie. Dobra, czyli możemy zaczynać. Jeśli jeszcze mnie nie znacie, nazywam się Agata Gruszka, jestem International SEO Managerem w WhitePress. A dzisiaj poprowadzę dla Was krótki webinar o Outreachu i jak wykorzystywać Outreach w link buildingu. Na początek kilka takich informacji organizacyjnych i ogłoszeń. Webinar jest częścią projektu Akademia WhitePress, potrwa około godziny. Myślę, że się zmieścimy. Całość oczywiście jest nagrywana, a link po całym wydarzeniu dostaniecie mailowo. Jeśli jakimś cudem jesteście już z nami tutaj na ClickMeetingu, ale nie zapisaliście się na webinar, jeszcze w tym momencie możecie to zrobić, żeby na pewno dostać link z nagraniem i z materiałami po webinarze. Za kulisami całego tego wydarzenia dzisiejszego jest ze mną Helina i Szymon, którzy są moim technicznym wsparciem podczas całego wydarzenia. Jeśli pojawią się jakieś pytania, zadawajcie je śmiało na czacie. Będę się starała przeglądać to na bieżąco, chociaż nie obiecuję, że wyłapię wszystko, dlatego pod koniec zostawimy sobie chwilę na sesję Q&A. Zachęcam Was też oczywiście do subskrybowania naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco z pojawiającymi się webinarami, kolejnymi eventami i wszystkim, co tam wrzucamy. W przyszłym miesiącu zapraszam na nasz anglojęzyczny webinar promujący wydarzenie SEO Vibes Poland. Webinar ze względu na międzynarodowy charakter imprezy będzie po angielsku, na więcej informacji czekajcie już w tym tygodniu w naszych newsletterach. Okej, no to wygląda na to, że mamy wszystkie informacje. Przejdźmy zatem do samego Outreachu. Sekundka, nie ten monitor. Czyli od początku, czym jest to tak naprawdę Outreach? Ja lubię korzystać z tego tłumaczenia Google Translate'a. Bo moim zdaniem ono jakby najlepiej oddaje w sumie samą specyfikę Outreachu. W polskim języku nie mamy odpowiednika, nie jesteśmy w stanie tego przekazać jednym słowem. Moim zdaniem zasięg tutaj jest nie do końca odpowiedni. Dlatego sięgać dalej niż coś moim zdaniem najlepiej oddaje charakter tego wszystkiego. Ogólnie w marketingu outreach jest po prostu budowaniem zasięgu i możemy pod outreach marketing wrzucić i influencer marketing, i affiliate marketing. Tak naprawdę wszystkie działania związane z budowaniem zasięgu, rozgłosu. W link buildingu jest trochę inaczej bym to zdefiniowała. Outreach link building to jest przede wszystkim strategia pozyskiwania linków, gdzie korem całej tej strategii jest bezpośredni kontakt z właścicielem strony, z blogerem, edytorem, autorem treści i też czasem influencerem. Ale chodzi o to, żeby linki pozyskiwać, kontaktując się z ludźmi, bezpośrednio budując z nimi relacje. Chodzi o to, żeby pozyskać linki ze stron niedostępnych gdzieś w Excelach podsyłanych przez link builderów na LinkedInie, czy żeby znaleźć linki, które po prostu są naturalne i przede wszystkim, żeby dostarczać wartościowych treści. Outreach link building może być samodzielną strategią pozyskiwania linków, ale moim zdaniem ze względu na ten czynnik ludzki nie warto opierać wszystkich swoich działań link buildingowych wyłącznie na outreachu.
traktowałabym raczej outreach jako taką komplementarną strategię do innych działań linkbuildingowych, do artykułów sponsorowanych i tak dalej, żeby po prostu poprzez budowanie tych naturalnych, takich white hatowych linków budować jeszcze lepszy profil backlinkowy. Jakie są metody outreachu? Tak jak mówiłam, w outreachu chodzi głównie o kontakt i kontaktować możemy się tak naprawdę w różnych sprawach i od tego też w sumie w jakiej niszy chcemy budować linki, jakiego typu linki chcemy pozyskiwać, będzie zależało od to, jakie te metody sobie wybierzemy. Pierwszą, którą tutaj wymieniłam, jest link insertion, czyli pozyskiwanie linków w już istniejących, w już opublikowanych treściach. Drugą częścią, drugą strategią, metodą będzie guest posting. On jest bardzo często wymieniany wśród innych strategii SEO obok outreachu, ale moim zdaniem tak naprawdę guest posting będzie pod ten outreach podchodził, bo żeby tak naprawdę wysłać tego guest posta, też potrzebujemy zbudować odpowiednie relacje, żeby uzgodnić szczegóły. Też kontakt w takim guest postingu jest bardzo ważny, dlatego ja wliczam po prostu ten guest posting gdzieś tutaj pod outreach. Podobnie zresztą z metodami outreachu, które też są często wymieniane w tych wszystkich artykułach 15 najlepszych strategii link buildingowych, czyli brand mentions i w sumie w jeden worek wrzuciłabym nawet lost i broken link building, gdzie to, że znajdziemy te broken linki, to, że znajdziemy wzmianki, samo w sobie żadną strategią nie jest, potrzebujemy się skontaktować przede wszystkim z wydawcą, z właścicielem strony, żeby te linki naprawić, czy żeby dodać link do naszej wzmianki brandowej. Innym takim kanałem outreachu, czy typem linku, który możemy pozyskać przez outreach, będą roundupy, czyli wszelkiego rodzaju podsumowania 15 najlepszych narzędzi SaaS-owych w 2024, czy może jakieś prasówki, 5 najlepszych marketingowych artykułów miesiąca i tak dalej. Poprzez szukanie właśnie gdzieś takich treści, odzywanie się później do ich autorów, też możemy pozyskać bardzo, bardzo cenne linki do naszej strony. Jako ostatnie tutaj mam press release outreach, który łączy się z popularnym ostatnio tak zwanym digital PR-em, który też w zasadzie polega głównie na kontakcie z dziennikarzami, z autorami stron, którzy mogą być zainteresowani naszym press release'em, opublikowaniem informacji, którą w nim zamieszczamy. I tak trochę przewrotnie, ostatnią metodą outreachu, którą tutaj wymieniłam, jest nasza nowa usługa, czyli outsourcing całego tego procesu do WhitePress. Gdzie w ogóle szukać opportunities pod outreach? Wiemy, że możemy wysyłać guest posty, ale jak znaleźć w ogóle strony, które te guest posty przyjmują? Jak znaleźć strony, która mogłaby chcieć podlinkować nasz artykuł w swoim artykule albo na swoim resource page'u? Pierwszym takim źródłem, moim zdaniem najlepszym w sumie, jest sam Google, w którym w zależności od tego, czy szukamy możliwości na opublikowanie guest postu, możemy znaleźć strony listujące guest posty albo korzystając z komend wyszukiwania Google, czy cudzysłowy, czy konkretnie komendy site, możemy znaleźć strony, które podpisują swoje artykuły jako guest post. W
W przypadku na przykład stron związanych z karierą, z poszukiwaniem pracy, świetnym miejscem na pozyskiwanie linków będą biura karier uczelni. Takie biura karier bardzo często mają osobne resource page'e ze źródłami dla swoich studentów, więc jeśli mamy artykuły promujące poszukiwanie pracy albo mówiące o tym, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, na pewno biura karier bardzo chętnie skorzystają z naszych źródeł, bo w końcu też pomagamy w ich pracy, żeby dostarczyć takie źródła do studentów. Więc jakby mamy tutaj sytuację win-win. My mamy linka, a biuro karier ma źródła, na których może się podeprzeć dla swoich studentów. Innym przykładem, jeśli nisza jest jednak inna, na przykład, może być szukanie po prostu stron uniwersyteckich gdzieś z resource page'ami. Ja tutaj na przykład wrzuciłam screena, gdzie szukałam w Google Wydział Zarządzania i Marketingu. WhitePress zajmuje się content marketingiem, więc nasze źródła mogłyby być przydatne właśnie dla studentów takich kierunków. I już bodajże w trzecim czy czwartym wyniku znalazłam Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na samej katedrze marketingu mają stronę, dokumenty, materiały do pobrania, ale tak naprawdę żadnego linku tam nie ma, niczego nie pobierzemy, więc naturalnie kontaktując się z katedrą marketingu Uniwersytetu Gdańskiego, jesteśmy w stanie im coś zaproponować. Niejako wykonujemy trochę ich pracę, więc możemy im pomóc i zdobyć bardzo cenny link, tym bardziej, że byłby to link ze strony Edu. Jak natomiast szukać innych opportunities, na przykład w kwestii wzmianek o marce? Świetną metodą jest szukanie, i taką najprostszą, najtańszą, jest założenie alertów, stworzenie alertów w Google Alerts, gdzie możemy szukać, tak jak tutaj na tym przykładzie naszej frazy brandowej jak WhitePress, ale też możemy szukać fraz konkretnie związanych gdzieś z obszarem, w którym działamy. I takie Google Alerty pozwolą nam bardzo szybko wyłapać wszelkie wzmianki, gdzie tylko pojawi się sponsored content, czy może earn money online. I w taki sposób wygląda już alert, który ja dostaję od Google'a. Mam źródło, mogę wejść na stronę bezpośrednio. Widzę, czy strona jest związana, czy faktycznie o to mi chodziło. Można się odezwać i spróbować pozyskać tego linka. Inną metodą na szukanie też takich wzmianek, czy to brandowych, czy może jakichś konkretnych fraz, których szukamy, będzie Ahrefs Content Explorer. Na pierwszy rzut oka może się wydawać to trochę overkillem. Wpisałam w wyszukiwarce frazę link building i strony, które tutaj znajduję, to jest blog Ahrefsa, blog Semrusha. Raczej mało prawdopodobne, że podlinkowaliby do naszego artykułu. I takich stron jest tak naprawdę 8 milionów w całym podsumowaniu Ahrefsowym. Tak jak mówię, wygląda to trochę na overkill i sam mój keyword może nie jest do końca tutaj dopasowany, ale dzięki eksportowi możemy bardzo łatwo wyciągnąć sobie te dane do Excela czy do Google Sheetsów i odfiltrować te strony, które nas interesują. A zapewniam Was, że w morzu 8 milionów stron na pewno znajdą się jakieś perełki, z których moglibyśmy chcieć pozyskać linki. I tak jak tutaj na przykład, w tym samym przykładzie dosłownie chwilę przeskrolowałam, nawet nie tak daleko, udało mi się znaleźć stronę, która po prostu listuje jakiś link building services, gdzie
automatycznie WordPress jest naturalnym dodatkiem. A ja mogę pozyskać bardzo cenny link ze strony od Jarze89, a czytelnicy czy edytor dostaną wartościowy content i kolejne ciekawe źródło. Jak już wiemy, gdzie szukać tych opportunities w momencie, kiedy mamy je zebrane, warto już od samego początku tym outreachem odpowiednio zarządzać. Szczególnie jeśli planujecie wyskalować trochę te działania albo zajmować się tym troszkę dłużej. Tutaj przykład jednej z kampanii, takiej mikrokampanii powiedzmy, jest tutaj tylko 5 czy nawet 4 strony, do których się odzywałam. Ja ze względu na to, że nie zajmuję się tym outreachem na co dzień full-time'owo, tylko powiedzmy tak z doskoku jako menadżer SEO, korzystam z Google Sheetsów, ale tak naprawdę rozwiązań do zarządzania tym outreachem jest mnóstwo, począwszy od CRM-ów, bardziej zaawansowanych właśnie, aż do zwykłych Google Sheetsów. Dlaczego w ogóle wspominam o takim zarządzaniu outreachem? Od samego początku to jest bardzo ważne, żeby móc wyciągać wnioski ze swoich działań, żeby widzieć, które przynoszą nam faktycznie korzyści, co się nam opłaci, z czego możemy zrezygnować. Warto tak naprawdę zapisywać każdą informację na temat naszej kampanii, którą prowadzimy. I tak na przykład, wiadomo, adres URL, w którym chcemy pozyskać link, to podstawa, ale warto też skorzystać z jakichś dodatkowych metryk, które pozwolą nam w ocenie strony. Pamiętajmy, że DR, Domain Rating czy UR są tutaj tylko jakby podpowiedziami. One mówią, jak Ahrefs w tym wypadku traktuje te strony, jak patrzy na jej jakość. Nie jest to absolutnie jakiś główny wyznacznik tego, jak oceniam jakość treści. Ważny jest też takie zwykłe przeskanowanie strony, zobaczenie, czy nie sprzedają linków, czy tych linków nie ma tam za dużo. Na tym etapie warto też sprawdzić, czy linki, które gdzieś ten wydawca umieszcza, czy są linkami do follow. Tutaj chcę zaznaczyć, że nawet jeśli są no follow, nie ma co się przed nimi wzbraniać, bo tak naprawdę te linki, w zależności od tego, jaką kampanię oczywiście prowadzimy, ale tak samo te linki mogą być dla nas cenne, choćby z punktu widzenia biznesowego. Warto przechowywać takie informacje jak maile, warto przechowywać imiona, które później w templatkach, o których wspomnę, będą wykorzystywane jako nasze zmienne. Warto zapisywać datę, kiedy kontaktowaliśmy się, kiedy był pierwszy kontakt, kiedy poszedł pierwszy, drugi, follow-up, trzeci, w zależności od tego, ile tych etapów sobie zaplanujemy. No i przede wszystkim jakieś notatki i status. To jest akurat screen z kampanii, którą prowadziłam już w zeszłym roku. Kampania pod tytułem Sponsored Content. Polegało to na tym, że szukałam w Google stron, które wyświetlają się na frazę Sponsored Content w języku hiszpańskim. I zauważyłam, że bardzo wiele stron, które gdzieś w tych SERP-ach znalazłam, listuje po prostu platformy zajmujące się dystrybucją tego kontentu sponsorowanego. I na tej podstawie stworzyłam sobie kampanię, mikrokampanię. Tak jak widzicie, tych stron nie było wiele, zaledwie 4. Ale udało mi się skontaktować w zasadzie z wszystkimi tymi wydawcami. I success rate moim zdaniem jest całkiem niezły, 50%. Tak jak widzicie w statusie, udało mi się pozyskać aż 2 linki z tak prostego, banalnego pomysłu.
Tak naprawdę outreach, jak mówiłam, jego korem jest kontakt, ale to nie jest zwykły kontakt. Jakby jeśli chcemy zwiększyć success rate naszych kampanii, naszych maili, musimy skontaktować się przede wszystkim z właściwą osobą. Jeśli, tak jak w tym przypadku z Ahrefsa, widzimy, kto jest autorem, jesteśmy w stanie wejść bezpośrednio na profil LinkedIn Rebeki, możemy dotrzeć i skontaktować się bezpośrednio z autorem, który tak naprawdę ma władzę nad całym tym tekstem. Wydawałoby się proste, prawda? Mamy artykuł o konferencjach SEO. White Press będzie prowadził, będzie organizował konferencję SEO Vibes, więc jak najbardziej pasowałoby, żeby nasza konferencja znalazła się na tej stronie. Jak na dłoni mamy podanego autora Rebekę. Nie wszystko jednak w przypadku researchu kontaktów jest takie proste. Wchodząc na profil LinkedInowy Rebeki, zobaczymy, że od lutego nie pracuje już w Ahrefsie. Ale nie oznacza to, że jakby kontakt dla mnie, czy moje opportunities, żeby pozyskać link do SEO Vibes z bloga Ahrefsa, nie jest stracony. Żeby szukać kontaktów, możemy skorzystać też z jakichś innych narzędzi. Warto przede wszystkim przeszukać LinkedIna, czy znajdziemy inną osobę, która jest odpowiedzialna ogółem za content na blogu Ahrefsa, czyli będziemy szukali wszystkich osób, które w swoim stanowisku mają frazy content manager, content director, head of content, ktokolwiek. I to jeszcze nie oznacza, że udało nam się dokopać do danej osoby. Trzeba być nieco bardziej cierpliwym. Jest dla tych mniej cierpliwych osób, które nie lubią grzebać gdzieś w internecie. Polecam narzędzia do znajdywania maili, takie jak Hunter.io, Snovio, Clearbit. Jest tak naprawdę tego bardzo dużo. Hunter jest zwykłą wtyczką, do Chroma, która po otwarciu, w momencie, kiedy jesteśmy na jakiejś stronie, w tym przypadku na domenie ahrefs.com, możemy wpisać imię i nazwisko osoby, a ona dopasuje nam na podstawie patternów, które gdzieś tam zna, dopasuje nam adres mailowy. Team Solo nie jest odpowiedzialny bezpośrednio za content w Ahrefs, ale jest to na tyle rozpoznawalna osoba w Ahrefsie, że skorzystałam tutaj z jego przykładu. Wpisując imię, nazwisko Team Solo na podstawie, tak jak mówiłam, tego patternu, wzoru, który Hunter zna dla maili tworzonych w domenie Ahrefs, zaproponował mi z 80% pewnością, że jego mail to będzie team.solo@ahrefs.com, ale oprócz tego podał mi źródła, w których ten mail się pojawia. Dlatego wiem, że mail raczej będzie poprawny i jeśli napiszę na ten adres, wiadomość dotrze do teama. Dlaczego warto sprawdzać źródła, na których pojawiają się maile? Oczywiście zawsze warto pamiętać o prywatności tej drugiej osoby. Jeśli nie znajdziecie nigdzie w internecie jasno wskazanego maila, nie radziłabym kontaktowania się z mailem wymyślonym przez te narzędzia. Narzędzia bardziej traktujcie jako coś, co pomoże Wam potwierdzić, że to jest właściwy mail, niż da Wam cokolwiek tylko po to, żeby móc, nie wiem, gdzieś tam wykreślić kolejną pozycję z naszej outreachowej kampanii.
więc zawsze weryfikujcie maile, czy są one prawdziwe i czy ta osoba, udostępniając je, przez to zgadza się na kontakt. Okej, okay, ale ile tak naprawdę jest tego outreachu w outreachu? Bo na razie mówiłam o tym, jak szukać opportunities, jak z kim się kontaktować, jak szukać kontaktów, ale tak naprawdę korem outreachu cały czas jest kontakt, więc musimy odpowiednio zaplanować to, jak poprowadzimy swój kontakt. I przede wszystkim bądź mądry przed szkodą i planuj sobie skalowalny proces. Jeśli outreach nie jest dla Ciebie jakimś tam kaprysem, że mam taką stronę, odezwę się, może dadzą mi linka, tylko chcesz zajmować się tym naprawdę, od razu myśl o rozwiązaniach, które pomogą Ci wyskalować ten proces. O ile jednego maila do jednego wydawcy jest bardzo łatwo napisać w miarę szybko, to jeśli prowadzisz kampanię na 50-100 maili, tak naprawdę, no wiadomo, success rate tego może być różny, więc nie nastawiaj się na 100 linków, ale planując wysyłkę 100 maili, nie będziesz w stanie napisać każdego od zera. Dlatego korzystaj z templatek, gdzie będziesz miał różne zmienne do podmianki i dzięki temu łatwiej, szybciej wyślesz te wszystkie maile. Ja polecam gotowe rozwiązania, jeśli chodzi o takie low-costowe, to będzie to wtyczka do Chroma Briskin, gdzie możecie sobie zapisać, stworzyć kilka różnych templatek maili za darmo i za pomocą odpowiednich skrótów klawiszowych wywoływać je w swoim programie mailowym i wysyłać bezpośrednio. Kolejną taką radą jest to, żeby być cierpliwym i pamiętać o follow-upach. Na pewno sami wiele razy przeczytaliście maile, miałam tak dziesiątki razy, przeczytasz maila, nie odpiszesz od razu, zapominasz i od razu to umyka. Dlatego pamiętajcie, że po drugiej stronie kontaktujecie się z ludźmi, takie sytuacje zawsze mogą się zdarzyć, więc warto sfollow-upować. Wiadomo, nie można przesadzać i codziennie nie spamujmy edytorów czy autorów, ale zaplanujmy 2-3 maksymalnie follow-upy co 3-4 dni, tak żeby też ludzie mieli szansę na przemyślenie naszej oferty i tak żeby cały czas mogło się to kręcić, żeby nie zapominać, gdzieś nie tracić tych kontaktów. Też jeśli chcesz zająć się outreachem od razu na większą skalę, nie warto wysyłać maili ręcznie, po prostu z Gmaila, nawet korzystając z templatkami. Warto od razu zainwestować w narzędzia typu Gmailius, Mixmax. To akurat sama testowałam i z czystym sercem mogę polecić. Które pozwalają Ci na kompletne zautomatyzowanie kampanii. Poprzez te narzędzia jesteś w stanie zaplanować właśnie wszystkie swoje follow-upy w zależności od scenariusza, który się wydarzył. Jeśli śledzisz otwarcia i widzisz, że Twój pierwszy mail był otwarty, ale nie dostałeś na niego odpowiedzi, wtedy w takim Gmailiusie, Mixmaxie jesteś w stanie ustawić scenariusz, że po 3 dniach follow-upujesz z takim i takim mailem. Jeśli natomiast ktoś nie otworzył tego maila, możesz wybrać zupełnie inną treść i follow-up wysłać nieco szybciej na przykład. Więc warto pomyśleć już na samym początku o tym, czy będziemy skalować ten proces i w jaki sposób. No i przede wszystkim w outreachu, w samym kontakcie nie bój się korzystać z AI-a. Wiadomo, pisanie maili nie jest łatwą rzeczą. Czasem nie zawsze mamy problem, nie, przepraszam, nie zawsze mamy pomysł, jak pewne rzeczy ubrać w słowa. Dlatego
warto skonsultować swoje maile z czatem GPT czy z Gemini od Google, tak żeby też na wszelki wypadek były w stanie sprawdzić poprawność gramatyczną, czy nie ma żadnych literówek. Zachęcam do korzystania z tego typu rozwiązań. I tutaj taki przykładowy mail, który możemy wysłać. Główną składową, która może zaważyć o tym, czy zostanie on otwarty, czy nie, czy gdzieś umknie naszemu wydawcy, będzie tytuł maila. Nie polecam tytułów w stylu quick question about, bo takie maile bardzo często lądują od razu w spamie. Tytuł powinien być krótki, treściwy, powinien wzbudzić zainteresowanie, korzystajcie z emoji. I tak naprawdę outreach jest procesem, który jest świetny do testowania i właśnie tytuły maili jesteście w stanie sobie bardzo łatwo przetestować, więc uczcie się na swoich doświadczeniach, ewentualnie korzystajcie z artykułów, które takie tytuły maili już podsumowują i proponują jakieś inne. W samej treści maila nie przechodźcie od razu do rzeczy. Mimo wszystko outreach, chociaż nic nie sprzedajemy, jest trochę mailem sprzedażowym, jest takim no trochę cold mailingiem. I jednak nie warto być zbyt nachalnym. Lepiej zacząć delikatnie, przedstawić się, kim się jest, w jakiej sprawie się pisze, ale nie odwracajmy od razu wszystkich kart. Zawsze warto pochwalić artykuł, czy treść, czy stronę, którą znaleźliśmy, wyjaśnić, w jakich okolicznościach ją znaleźliśmy. To też często pozwala nakreślić jakiś kontekst i jest moim zdaniem bardziej przychylnie odbierane przez osobę po drugiej stronie. Gdzieś pod koniec maila dopiero wspomnijmy, o co nam chodzi, ale tak naprawdę najlepiej nasz prawdziwy cel, czyli dodanie tego linka, ujawnić gdzieś dopiero w follow-upie. Jeśli chodzi też o pisanie maili, outreach jest, wiadomo, najpopularniejszy gdzieś na zachodzie. Chyba jakiś pogłos mamy, tak mi się wydaje. O, mam nadzieję, że już jest lepiej. Jeśli targetujemy jakieś inne rynki, super, że znacie angielski, że jesteście w stanie się w nim komunikować, ale zawsze warto pisać w lokalnym języku. Przykład tamtej kampanii na rynek hiszpański świetnie to pokazuje. Wysłałam tam jednego maila po angielsku, nie dostałam na niego żadnej odpowiedzi, ale napisałam też maila, chociaż nie znam języka hiszpańskiego oczywiście, napisałam maila z pomocą czata GPT. Poprosiłam Zosię z naszego rynku hiszpańskiego o proofread, tak żeby mieć pewność, że mój mail jest poprawny gramatycznie i wszystko jest tam napisane poprawnie. I jak sami widzieliście, udało się pozyskać dwa linki, więc to działa. Oczywiście posiłkujcie się wszelkiego rodzaju translatorami czy czatem GPT do tłumaczenia i tak dalej, ale zawsze o wiele lepiej będą przyjmowane maile outreachowe w języku docelowym, w języku w zasadzie treści, w której tego linka chcemy dodać. A to jest przykład jednego z linków właśnie, które udało mi się pozyskać. Jest to co prawda link nofollow, ale jest dla nas bardzo cenny, ponieważ przede wszystkim znajduje się w relevantnym artykule. Jest to artykuł listujący 15 czy 16 platform do dystrybucji
sponsorowanego kontentu, więc jest to jak najbardziej dla nas relevantne i ludzie, którzy przejdą przez taki link, wiedzą czego się spodziewać, trafili wtedy na naszą stronę z jasną intencją. Okej, a w takim razie ile w ogóle kosztuje ten outreach? Linki zwykle outreachowe są za darmo, ale to nie znaczy, że nie kosztuje to nic. Outreach, dobrze stworzony proces, kosztuje przede wszystkim czas osób wykonujących sam mailing, czy szukających odpowiednich kontaktów, szukających odpowiednich stron. Więc tak naprawdę nawet jeśli pozyskamy link darmowy, chociaż często może się tak zdarzyć oczywiście, że wydawca, z którym się skontaktujemy, będzie jednak chciał jakiejś drobnej zapłaty za dodanie tego linku. Więc tak naprawdę średni koszt linku outreachowego jest bardzo ciężko obliczyć i jak zwykle w SEO myślę, że chyba outreach jeszcze bardziej pasuje tutaj do tej słynnej odpowiedzi, że to zależy. Ale tak naprawdę zawsze warto mieć z tyłu głowy, że może to jednak kosztować więcej niż nam się wydaje, ponieważ czas jest tutaj naszą największą wartością, którą w to wkładamy. A w takim razie jak długo trzeba czekać na efekty? Ma się wrażenie, że zabiera to wieczność. Tak naprawdę na efekty samego efektywnego outreachu pod warunkiem, że zdobyliśmy link, czekamy tak tyle samo, co przy zwykłych innych linkach. W zależności od tego, jak szybko sama treść zostanie zaindeksowana, jeśli to jest link insertion, jak szybko zostanie przeindeksowana, jeśli jest to guest post, jak szybko pojawią się wokół niego jakieś sygnały behawioralne i tak dalej. Czas oczekiwania na działanie linków też jest trudny do określenia. W przypadku outreachu zawsze dochodzi ta niepewność, że możemy nie pozyskać linka, plus jeszcze dużo czasu zabiera nam sam outreach, sam kontakt, biorąc pod uwagę, nie wiem, choćby 2-3 follow-upy po naszym pierwszym mailu, musimy liczyć dodatkowe 2-3 tygodnie nawet na to, aż zobaczymy efekty. Dlatego, czy w ogóle warto pozyskiwać linki w ten sposób? Moim zdaniem oczywiście tak. Przede wszystkim są to linki naturalne, więc dzięki takim linkom budujemy bardzo naturalny, dobry profil backlinkowy, co wpływa później oczywiście na naszą widoczność. Działania outreachowe pozwalają nam też na różnorodność linków. Możemy korzystać właśnie z jakichś resource page'y, będą to guest posty, które są podpisane inaczej. Będziemy mieć wtedy tym bardziej naturalny profil backlinkowy w momencie, im więcej typów linków pozyskamy, a nie tylko w artykułach. No i też przede wszystkim linki te nie są oznaczane jako sponsorowane, co jest ich dużą zaletą. Dlatego moim zdaniem werdykt jest jednoznaczny. Warto w outreach i warto się w ogóle w to bawić. Teraz pozwólcie, że zrobimy chwilę przerwy. Nasz zespół przygotował krótką, dosłownie 3-pytaniową ankietę na temat outreachu i tego, jak Wy z tego skorzystacie. Odpowiedzcie proszę na pytania, a ja w międzyczasie opowiem Wam o pewnym evencie, o którym zapewne już słyszeliście. White Press organizuje kolejną konferencję i to nie byle jaką, bo SEO Vibes Poland 24. Śmiałem twierdzić, że jest to najlepsza SEO-owa konferencja w Polsce. I ci, którzy byli w zeszłym roku w Zakopanem, wiedzą, że
nasze eventy to jest coś naprawdę z najwyższej półki. Wraz z nowym rokiem organizujemy kolejną konferencję. Tym razem zapraszamy Was do Białki Tatrzańskiej, do hotelu Bania na 3 dni konferencji od 15 do 18 maja tego roku. Przypominam też, że trwa promocja na bilety. Jeśli postanowicie zabrać swoich współpracowników lub kolegów lub koleżanki z branży, możecie połączyć integrację, edukację i razem spędzić miło czas w Białce Tatrzańskiej. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was pakiety. Przy zakupie 3 biletów EDU 2 bilety dostaniecie gratis, a przy zakupie aż 10 biletów EDU dostaniecie 2 bilety Gold gratis. Więcej informacji na stronie internetowej, gdzie możecie sprawdzić wszystkie szczegóły. Oferta jest ważna do wyczerpania miejsc. Żeby skorzystać z promocji, po prostu musicie wybrać odpowiednią liczbę biletów w jednej transakcji i bonusowe wejściówki dostaniecie już bezpośrednio na maila. W razie dodatkowych pytań skontaktujcie się z naszym event managerem Szymonem Ciurlą, a znajdziecie go pod mailem szymon.ciurla@whitepress.com. Widzę, że jeszcze mamy chwilę dosłownie na ankietę. Część osób już zagłosowała, inni jeśli jeszcze mają ochotę, to zachęcam. A my za dosłownie sekundę wracamy do naszej preski. Okay, zamykamy powoli ankietę. Już mamy dosłownie last call. I wracamy do udostępniania preski. Nie wiem, czy ją widać. Co się w takim razie stało? Pozwólcie, że udostępnię to jeszcze raz w takim razie. I wrócę sekundę wcześniej. Czy teraz wszystko widać? Dobra, mamy to. Ok, więc podsumowując pierwszą część, outreach działa. A teraz przejdźmy do outreachu w WhitePressie. Jak to działa u nas? Outreach jest spoko, możemy pozyskać bardzo fajne linki, ale no nie ukrywam, jest to pracochłonne, czasochłonne i no trochę czasu nam to zabiera. Więc pomyśleliśmy, że gdyby tak stworzyć taką usługę w WhitePressie, tak żeby móc mieć linki z różnych źródeł, ale nie, tak, żeby nie trzeba było się tym wszystkim zajmować. Tak powstał Outreach w WhitePress. Na razie działamy tylko na rynkach angielskim, w zasadzie anglojęzycznym, hiszpańskojęzycznym i portugalskojęzycznym. Obejmujemy swoim działaniem całą Amerykę Południową, Północną, Środkową, UK, Hiszpanię, Portugalię, Australię i oczywiście Nową Zelandię. Jak to u nas działa? Sposób jest tak naprawdę dziecinnie prosty. W swoim koncie WhitePress znajdziecie zakładkę Outreach, gdzie możecie zamówić linki dla swoich projektów właśnie na wspomnianych rynkach. Wybieracie swój projekt, ten, z którego korzystacie w ramach innych działań WhitePressowych. Wybieracie przedział ofert. Swoje oferty, żeby było prościej, podzieliliśmy na 3 kategorie i postanowiliśmy posortować je po diarze według Ahrefsa. To chyba jest taka najbardziej popularna metryka,
która mniej więcej pozwala określić jakość domeny, jakość ostatecznie linka, który z niej pozyskamy. I tak mamy trzy takie przedziały w diarze od 20 do 45, od 45 do 65 i wszystko powyżej. Oprócz tego zajmujemy się też pozyskiwaniem linków z kategorii, które uznawane są powszechnie za trudne do pozyskiwania linków. Część wydawców oficjalnie nie przyjmuje takich kategorii. Nazwaliśmy je kategoriami premium i dotyczy to wszystkich treści dla dorosłych, hazardu, CBD, THC, krypto. Umieściliśmy tutaj też medycynę, zdrowie, to wszystkie tematy związane z farmą, które ze względu na autorytet, który trzeba tam posiadać, też są nieco trudniejsze do pozyskania. Oprócz tego mamy kategorie specjalne, są to linki dla SaaS-ów, dość charakterystyczne, i linki dla software house'ów. Jak wygląda samo zamawianie takiej treści? W naszej sekcji Outreach wybieracie spośród standardowych kategorii WhitePressa tematykę. Kategorii jest aż 37 bodajże, więc jest z czego wybierać. Wpisujecie link strony, do której chcecie pozyskać link, wasz sugerowany anchor tekst, który chcecie, żeby ten link miał, lub możecie wybrać opcję, że wydawca sam będzie miał dowolność wyboru takiego linku. Oraz dopisujecie wszelkie notatki, które macie. Tutaj możecie zawrzeć na przykład, że nie chcecie, żeby w tekście pojawiały się linki do jakichś konkretnych stron konkurencyjnych dla Was i tak dalej. Możecie także wybrać liczbę usług. O co tutaj w ogóle chodzi? Jedna usługa to jeden link do Twojej strony. Jeśli chcesz więc kupić paczkę większej ilości linków z różnych stron, tutaj właśnie wybierasz, ile linków zamawiasz. W uwagach możesz dopisać wszystkie potrzebne informacje. Jakie anchor teksty są najlepsze w Outreachu i jakie anchor teksty są dozwolone w Outreachu WhitePress? Przede wszystkim brandowe, chyba takie najbardziej popularne. Adresy URL, czyli naked anchor teksty, exact matche, partial matche, generyczne, czyli wszelkiego rodzaju kliknij tutaj, takie, które bezpośrednio nie zawierają frazy kluczowej. Najlepiej jednak sprawdzają się brandowe, czy częściowo zawierające frazę kluczową z jakimiś dodatkowymi przymiotnikami i tak dalej. Anchor tekstami, których na pewno nie zaakceptujemy po naszej stronie, będą puste anchor teksty. Jeśli jest to anchor tekstem, ma być spacja, nie zaakceptujemy takiego zlecenia. Nie przetwarzamy również graficznych anchor tekstów czy w formie wideo, ani takich, które mogą wprowadzić odbiór już późniejszego czytelnika w błąd. Takich więc nie polecam wybierać. Jak wygląda sam proces po naszej stronie? Tak jak pokazywałam, najpierw zamawiacie artykuł, później wszystko dzieje się już u nas w panelu. Proces outreachu wygląda dokładnie tak samo, jak pokazałam Wam to na wcześniejszych przykładach, tylko nie musicie wykonywać tego sami, a zajmujemy się tym my. Więc pierwszym krokiem jest prospecting, research odpowiednich stron, z których możemy pozyskać linki. Następnie outreach, kontakt z odpowiednimi osobami, negocjacje
jaki typ linku umieścimy. Jeśli jest taka opcja, staramy się umieszczać te link insertion, o których wspominałam, czyli linki w istniejących już treściach, żeby historia samego URL-a też jakoś tam pozytywnie wpłynęła na link. Następnie, kiedy mamy dogadane już wszystkie szczegóły, publikujemy artykuł i weryfikujemy jego jakość, czy wszystko się zgadza, czy jest tak, jak powinno być. Raportujemy ten link poprzez platformę WordPress. Ty go akceptujesz i patrzysz, jak rośnie Twoja widoczność i w zasadzie widoczność Twojej strony. Jeśli zastanawiacie się, jak w ogóle weryfikujemy jakość tych linków, proces jest dość żmudny, jest ściśle ustalony, podążamy za checklistą i przede wszystkim ważna dla nas jest zoptymalizowana treść. Jeśli oczywiście uda się zdobyć link insertion, wszystko jest ok, sprawdzamy to jeszcze na wcześniejszym etapie, ale jeśli sami tworzymy treści, zwracamy uwagę, żeby treści były przede wszystkim oryginalne, nie pojawiały się nigdzie indziej. Dbamy o to, żeby treść miała minimum 800 znaków. Zauważyliśmy, że takie linki w takich treściach lepiej działają i takie treści też mają większe szanse na samo rankowanie. Długość treści ustalamy oczywiście na podstawie konkurencji rankującej na daną frazę, którą wybrałeś w Anchor tekście. A żeby ta treść była jeszcze lepiej zoptymalizowana, żeby była bardziej naturalna, dodajemy do niej linki kontekstualne i linki wewnętrzne do strony, na której się pojawia. Z jakich stron na pewno nie linkujemy? Z takich, które są ewidentnie stworzone tylko i wyłącznie do budowania linków. Każdy artykuł opublikowany na tej stronie zawiera jeden link do follow z anchor tekstem exact match i nie ma tam tak naprawdę nic więcej. Dbamy o to, żeby ta treść wyglądała naturalnie, żeby była przydatna dla użytkowników. Dlatego nie pozyskujemy linków z takich stron. Nie pozyskujemy również linków z różnego rodzaju PBN-ów i stron, które otwarcie sprzedają linki, bo tak naprawdę w tym outreachu nie chodzi o to, żeby był to kolejny taki sam link. Weryfikujemy, żeby linki były oczywiście naturalnie umieszczane w treści i sama treść, żeby również miała szansę rankowania. Sprawdzamy więc, czy portale są tematycznie powiązane. To jest warunek sine qua non tak naprawdę naszego outreachu. Treści, które tworzymy, dopasowujemy zarówno do samej domeny, jak i do strony linkowanej i gwarantujemy zaindeksowanie treści. Treści, które tworzymy poprzez outreach, na pewno będą zaindeksowane, czy link insertion będą przeindeksowane. Jeśli chodzi o diary, nie schodzimy poniżej 20. Tak jak pokazywałam, możecie wybrać sobie widełki od 20 do 45. Nigdy na pewno nie pozyskacie linka, który będzie miał DR poniżej 20. Dokładnie sprawdzamy, przeprowadzamy authority check każdej strony i weryfikujemy wcześniejsze jakieś zachowania na domenie, jakieś wcześniejsze trendy. I tak jak też już wspominałam, zwracamy dużą uwagę na zbieżność tematyczną stron. Obsługujemy każdą niszę w zasadzie. Niektóre są ze względu na trudność pozyskiwania linków są niszami premium, ale tak naprawdę niczego się nie boimy. Zwracamy uwagę na to, aby linki były ze stron zbieżnych tematycznie, żeby budować nie tylko link, ale też dzięki temu autorytet Twojej strony i przede wszystkim, żeby gdzieś ta publiczność, targeted audience na stronie, z której linkujemy, była podobna, tak żeby linki miały szansę generowania ruchu referalowego.
Jak wygląda przykładowy link? Jest to jeden z linków właśnie pozyskanych przez taki outreach dla WhitePressa. Jest to artykuł pisany konkretnie pod ten temat. Jest to strona, która pisze o tworzeniu treści, więc jest zbieżne tematycznie jak najbardziej z WhitePressem. Dlatego tam stworzyliśmy dodatkową treść i umieściliśmy swój link. I co gwarantujemy poprzez nasz outreach? Przede wszystkim linki na pewno są aktywne przez minimum 12 miesięcy i tak naprawdę w niewielu przypadkach linki gdzieś zostają usuwane jeszcze po tym czasie. W ciągu tych 12 miesięcy regularnie crawlujemy te strony, sprawdzamy, czy są zaindeksowane, czy linki są cały czas do follow, czy wydawcy czegoś jednak nie zmienili. I jeśli coś się zmieniło, widzimy jakieś niebezpieczeństwo, zgłaszamy się ponownie, kontaktujemy się z wydawcą i naprawiamy te linki. Treści, które publikujemy, optymalizujemy pod SEO, czyli nie zależy nam tylko i wyłącznie na tym, żeby dodać link, zależy nam też na tym, żeby te treści miały szansę na rankowanie na danym rynku w swojej kategorii pod frazy kluczowe, na które są pisane. Gwarantujemy również, że są to linki niedostępne nigdzie indziej. Jeśli dostajecie mnóstwo maili całkiem spamowych od różnych link builderów, dostajecie Excele, tam nie znajdziecie stron, na których budujemy linki. Jeszcze z takich technicznych elementów, tak jak mówiłam, sam outreach prowadzimy my w zasadzie od zera, tak samo kontaktujemy się od zera z wydawcami, dlatego też trochę to trwa. Linki na opublikowanie linku, na opublikowanie nowej treści zaznaczamy, że mamy 8 do 8 tygodni, zwykle zdarza się, zwykle publikacje są wcześniej, jednak zaznaczamy, że potrzebujemy tych 8 tygodni na pozyskanie, znalezienie odpowiedniej strony i pozyskiwanie linków. I to chyba już wszystko, co mam dziś do powiedzenia na temat link buildingu. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Zaraz przejrzę czata, czy pojawiły się jakieś pytania. Mamy włączony tryb Q&A, więc teraz też możecie bezpośrednio zadać te pytania. Widzę na samym początku pytanie od Rafała. Koszt pozyskania linków, chodzi o przedział od do. Bardzo nie lubię tej odpowiedzi, nikt chyba nie lubi, ale SEO-wcy zawsze tak odpowiadają, że to zależy. Koszt pozyskania linków w WhitePressie jest stały. To jest fajna rzecz, że jesteśmy w stanie zagwarantować Ci zawsze tę samą cenę za pozyskiwanie linków z danych źródeł. W przypadku outreachu wykonywanego samodzielnie koszt może być naprawdę bardzo różny, tym bardziej, że linki nie są gwarantowane. Tak naprawdę możemy skontaktować się ze 100 osobami i nie dostać żadnego linku, bo za każdym razem mamy kontakt z człowiekiem i tak naprawdę argument, bo nie, jest w takim wypadku wystarczający. Więc przepraszam Rafale, ale bardzo ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. I widzę pytanie jeszcze od Leszka. Jakie są korzyści dla zewnętrznego portalu, żeby opublikował do nas darmowy link do follow? Właśnie o to chodzi w outreachu, że ta korzyść jest. Nie możemy promować niskiej jakości treści. Jeśli mamy jakiś słaby landing page, szanse są bardzo małe. Ale jeśli na przykład jesteśmy właśnie
stroną dotyczącą kariery, przygotowywania się do rozmów kwalifikacyjnych, poszukiwania pracy. W momencie, kiedy skontaktujemy się z biurem karier, dla nich korzyść jest taka, że tak naprawdę nie muszą wykonywać do końca swojej pracy, bo już dostali gotowe źródło gdzieś tam od nas. I tak naprawdę przede wszystkim jakość tych linków, jakość stron, które chcemy podlinkować, to jest korzyść, że wydawcy mają coś odpowiedniego dla swoich czytelników. Jeśli chodzi o koszty, ja może wrócę szybciutko do slajdu, gdzie są wyszczególnione nasze przepraszam, znowu mi się rozjechała prezentacja, nie udostępniła. Jeśli chodzi o przedziały, to linki w diarze od 20 do 45 to jest koszt od 935 zł za link w takiej standardowej tematyce. Jeśli link miałby dotyczyć hazardu, czy CBD, czy farmy, to już jest jako content premium i to jest koszt 1170 zł. Linki z najdroższego przedziału dochodzą nawet do 1800 zł za jednego linka. Pytanie od Agnieszki, że nie ma outreachu na rynek polski. Tak, na razie działamy tylko na rynku angielskim, anglojęzycznym, hiszpańskojęzycznym i portugalskojęzycznym. Planowane jest rozszerzenie działalności na kolejne rynki, ale tutaj nie jestem w stanie jeszcze podać dokładnej daty, kiedy będziemy mieć outreach na rynku polskim. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania. Na razie chyba nie mamy. Więc tak, jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, że znaleźliście czas i chcieliście go z nami dzisiaj spędzić. Jeśli webinar był dla Was ciekawy, to zachęcam do subskrybowania naszego kanału na YouTubie, gdzie znajdziecie nasze wcześniejsze i nadchodzące webinary. I przypominam, że już w tym tygodniu rozpocznie się mailing z naszym nowym webinarem, gdzie będzie to rozmowa z anglojęzycznymi prelegentami naszej nadchodzącej konferencji CEO Vibes Poland. No i naturalnie na samą konferencję też Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz dziękuję za przybycie i do zobaczenia.